skąd w ogóle sama idea, tak, stworzenia sztuki w kooperacji miasta, Teatru Ziemi Rybnickiej i Teatru Śląskiego w tym przypadku? Padł pomysł ze strony właśnie naszej, a może by dokonać adaptacji teatralnej Dracha Szczepana Twardocha. Okazało się, że Robert Talarczyk już od momentu, kiedy przeczytał tę książkę, myślał o tym, a więc trafiliśmy na bardzo dobry grunt i tak to się zaczęło. A generalnie dla nas, dla Rybnika, Drach jest książką bardzo ważną, bo Szczepan Twardo nie ukrywa tego, że gdyby nie Rybnik, Drach prawdopodobnie by nie powstał. Szpital psychiatryczny w Rybniku, jego mury, które mijał jako dziecko, były właśnie taką kanwą do powstania historii i właściwie aby z tego wszystko wyszło i tak powstał Drach. Pierwsza powtórka będzie miała miejsce 29 grudnia 2018 roku. Później będziemy przynajmniej raz na kwartał powtarzać spektakl na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej. Dlaczego nie częściej? Dlatego, że repertuar generalnie mamy bardzo bogaty, ale przeniesienie tego spektaklu, przenosiny właściwie tego spektaklu są niełatwe, bo jest to spektakl z bardzo wielką scenografią, wieloobsadowy. I na co dzień będzie grany na deskach Teatru Śląskiego w Katowicach, ale tak jak mówię, przynajmniej raz na kwartał będziemy gościć w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Rybnik zaistniał na kartach powieści wybitnej, powieści, która mówi o Śląsku, mówi o śląskich przeżyciach, mówi o śląskich rodzinach, a jednocześnie jest powieścią uniwersalną. No i tutaj chcieliśmy trochę odświeżyć ideę mecenatu. No i miasto Rybnik zostało mecenasem właśnie takiego spotkania teatru i powieści. No i jesteśmy bardzo ciekawi, ja jako prezydent, ale też myślę, że wielu, wielu widzów, co z tego swoistego eksperymentu wyjdzie. Teatr Śląski zaprezentuje nam zatem powieść na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej. No i na pewno będzie to ważne wydarzenie kulturalne, no i taki mecenat na pewno może nas wszystkich cieszyć. Serdecznie zapraszam do Rybnika, do Teatru Ziemi Rybnickiej. Na scenie, na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej będzie miała miejsce inscenizacja powieści Szczepana Twardocha Drach. Zapraszam serdecznie, będzie to spektakl pełen wrażeń.